początku tej kadencji, mojej kadencji, czyli od już piątą kadencję w Radzie i próbowaliśmy właśnie wdrożyć ten sposób. Udało nam się to po roku czy po półtora roku pierwszej kadencji i myślę, że to jest najlepszy sposób pracy w samorządzie. Mam nadzieję, że również tak będzie i teraz i nie będzie żadnych podziałów politycznych, a merytorycznie co do inwestycji w okręgach, co do kolejności inwestycji czy ilości tych inwestycji, dojdziemy do porozumienia. Chciałbym również powiedzieć Państwu, że mamy dużo wyzwań w tej kadencji, bo jednym z najważniejszych celów, które powinniśmy w tej kadencji osiągnąć, to załatwienie spraw dotyczących energetyki w naszym mieście, bo to odkładaliśmy dosyć długo, ale odkładaliśmy ze względu na to, iż zawsze były duże zmiany, kiedy już my mieliśmy wdrażać daną koncepcję. Taką ostatnią, największą zmianą było to, że w momencie, kiedy wybuchła wojna, odstąpiliśmy od realizacji projektu, który mieliśmy już na tacy, można by powiedzieć kolokwialnie, bo mieliśmy przyznane dofinansowanie w wysokości ponad, czy około 25 milionów. Cały projekt wynosił około 50 milionów. Mieliśmy zagwarantowaną pożyczkę, w części umarzalną. Ale gdybyśmy to zrobili dzisiaj, pewnie nasi mieszkańcy odczuwaliby bardzo duży dyskomfort ze względu na ceny, bo tamte rozwiązanie zawierało w ponad 50% dostarczanie energii pochodzących z gazu. Jak widzimy, co dzieje się z cenami gazu i co będzie się działo, bo zapowiedzi są takie, że od lipca ten gaz drożeje o 30, a może nawet 40%, to dzisiaj byśmy mieli duży problem. Dlatego cieszę się, że zrezygnowaliśmy z tego. Będziemy realizowali następną koncepcję, o której szerzej powiem oczywiście na komisjach, ale chcę zasygnalizować, że uważam i myślę, że radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, też tak uważają, że to jest jeden z kluczowych i priorytetowych projektów, który jest przed nami. Czy będzie potrzeba dofinansowywania z budżetu? Być może tak, a raczej tak, ja o tym mówiłem, ale nie na tym etapie. Na etapie później po realizacji, chyba że ceny przetargowe ulegną bardzo dużej różnicy w porównaniu z wyceną projektu, ale to wszystko przed nami. Chcę tylko powiedzieć, że ten projekt jest już bardzo zaawansowany, bo zarówno Zarząd Narodowego Funduszu, nowy zarząd, zatwierdził ten projekt do realizacji, ten program, jak i Rada Nadzorcza Funduszu przyjęła już na swoim posiedzeniu, także niebawem będzie nasza spółka podpisywała umowę z Narodowym Funduszem. Ale oprócz tego mamy wiele, wiele rzeczy do zrobienia, bo jest kilka jeszcze dużych projektów, a także mniejszych, zarówno w sferze infrastruktury, w sferze kultury, w sferze nauki, a także w sferze sportu. To już są mniejsze wyzwania, bo nie wymagają takich środków i nakładów finansowych, bo tylko pierwszy etap szacujemy na około 52-53 miliony, jeżeli chodzi o ciepłownię miejską, a drugi etap to w zależności od koncepcji, jaką przyjmiemy, może oscylować nawet w granicach 150 czy 160 milionów. Mam nadzieję, że fundusz nie zmieni swojej polityki, Fundusz Narodowy, Fundusz Ochrony Środowiska i będzie inwestował w te źródła również w małych samorządach, bo bez pomocy Narodowego Funduszu na pewno nie będziemy w stanie tej transformacji energetycznej w drugim etapie przeprowadzić, a on jest bardzo istotny, bo zakładamy, że on będzie skorelowany z odpadami zmieszanymi, które będą podlegały utylizacji w tej mineralizacji, bo ten proces tak naprawdę nazwany jest mineralizacją, ale jest to oczywiście swego rodzaju spalanie w bardzo, bardzo wysokiej temperaturze poprzez odpowiednie filtry, także jest to na pewno bezpieczne dla środowiska. Zresztą lokalizacja tego była i tak dosyć sporo za miastem. Ale to o tym jeszcze będziemy rozmawiali. Być może pojawią się jakieś inne koncepcje. Jesteśmy
Ja jestem osobiście otwarty na to, żeby bardzo mocno przemyśleć te inwestycje, bo to są inwestycje na lata i szybko nie da się odwrócić. Są to bardzo kosztowne inwestycje. A jeżeli chodzi o przyszłość i wizję tej przyszłości, jest ona bardzo skomplikowana ze względu chociażby na wojnę, która toczy się na Ukrainie i nie wiadomo, jaki ten porządek będzie po zakończeniu tej wojny, jak ten ład się w Europie i na świecie ułoży. Mam nadzieję, że będzie spokojny i pomyślny i że będziemy mogli się dalej rozwijać tak, jak się rozwijamy. Szanowni Państwo, nie będę już zanudzał Was dalej tymi projektami, ale tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że ta współpraca ułoży nam się doskonale, bo część radnych znam, ponieważ część radnych uzyskała mandaty już po raz kolejny. Część radnych jest zupełnie nowych. Mam nadzieję, że wdrożycie się bardzo szybko w pracę Rady i że ta współpraca będzie na takim poziomie, który będzie powodował to, iż nasi mieszkańcy będą naprawdę dalej widzieli rozwój naszego miasta i będą z naszego samorządu bardzo zadowoleni. Jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję i życzę współpracy. Dziękuję bardzo.